Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Dawno już nie opracowywałam sprawy, w której wątek poboczny był na tyle obszerny, a szczegóły interesujące, że spowodowało to powstanie zupełnie oddzielnego odcinka. W ostatnim filmie, który pojawił się na kanale, a który dotyczył zaginięcia Morgan Harrington i Hannah Graham, wspominałam Wam o jeszcze jednej młodej kobiecie, która zniknęła w tej samej okolicy w podobnym czasie. Wspominałam też, że o tym przypadku opowiem Wam innym razem. Trzeba przyznać, że nie musieliście długo czekać. Dzisiaj więc zapraszam Was do wysłuchania szczegółów historii Alexis Murphy. Alexis Tiara Murphy urodziła się 5 czerwca 1996 roku. Miała trzech braci, Avery, Camerona i Noe. Mieszkała w maleńkiej mieścinie Shipman w hrabstwie Nelson w stanie Virginia. Liczba ludności nie przekracza tam nawet 400 osób. Dziewczyna miała dużą, kochającą i blisko związaną ze sobą rodzinę. Dom rodziny Murphy często był odwiedzany przez ciotki i kuzynów, a Alexis spędzała z nimi mnóstwo czasu. Wszyscy trzymali się razem i wzajemnie się wspierali. Alexis była bardzo towarzyska, gadatliwa i pewna siebie. Przyciągała też uwagę, była zgrabna, dbała o swój wygląd i lubiła ładnie się ubierać i umalować. Jej uśmiech był wręcz zaraźliwy. Dziewczyna była energiczna i pozytywnie nastawiona do życia. Uwielbiała także sport. Grała w softball i była kapitanem szkolnej drużyny siatkówki. Dziewczyna miała szerokie grono znajomych, była bardzo lubiana. I choć nie przepadam za tym określeniem, to można powiedzieć, że w swoim liceum była popularna. Była to bowiem dziewczyna, z którą uczniowie chcieli się kolegować i którą większość z nich znała. Alexis była w ostatniej klasie i chciała kontynuować naukę w koledżu. W 2013 roku, kiedy wydarzyła się historia, o której dzisiaj Wam opowiem, Alexis miała 17 lat. Jak większość współczesnych nastolatków, dziewczyna była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze. Miała tam spore grono obserwujących i regularnie informowała ich o swoim życiu, przemyśleniach i o tym, co w danej chwili robi. Codziennie publikowała około 50 postów i praktycznie nie rozstawała się z telefonem. Ale Alexis oprócz codziennych obowiązków, tych związanych ze szkołą, swojego hobby, jakim był sport, oraz rozrywki w internecie również pracowała. Była zatrudniona w sklepie Kid to Kid, który zajmował się skupem i ponowną sprzedażą artykułów dla dzieci. W sobotę 3 sierpnia 2013 roku dziewczyna rano była właśnie w pracy. Był to dla niej naprawdę dobry dzień. Dostała podwyżkę, nadchodził weekend, więc humor jej dopisywał. Po powrocie do domu postanowiła, że wybierze się na zakupy. Niebawem w szkole miały zostać wykonane zdjęcia do albumu na zakończenie roku, więc Alexis chciała zaprezentować się jak najlepiej. I postanowiła, że przedłuży sobie włosy. Około 19 wyszła z domu i napisała wtedy jeszcze na Twitterze, gdzie się wybiera. Jej celem było miasto Lynchburg, które znajdowało się około 50 km od jej domu. Pożyczyła więc od ojca jego białego Nissana Maxime i ruszyła w drogę. Zasady panujące w domu rodziny Murphy były jasne. Alexis nie mogła wracać do domu później niż o 24. Dziewczyna zawsze tych reguł przestrzegała. Nawet gdy miała spóźnić się tylko kilka minut, to dzwoniła i informowała o tym swoich rodziców. Tego wieczoru jednak jej mama Laura, która pracowała na poczcie, miała nocną zmianę, więc nie była w stanie skontrolować, czy córka i tym razem pojawiła się na czas. Gdy kolejnego dnia rano babcia Alexis, która także z nimi mieszkała, nie zastała dziewczyny w jej pokoju, zaczęła się niepokoić. Szybko ustaliła, że auto, które wnuczka wzięła, nadal nie stoi na podjeździe.
postanowiła wówczas skontaktować się ze swoją córką, a matką Alexis. Laura od razu zaczęła obdzwaniać innych członków rodziny i pytać, czy nie widzieli 17-latki. Nikt jednak nie miał z dziewczyną żadnego kontaktu. Rodzice zaczęli podejrzewać, że coś musiało się stać, bo było to zupełnie nie w stylu ich córki, aby nie pojawić się w domu na czas czy przestać się w ogóle odzywać. Dodatkowo nie tylko nie było z Alexis żadnego kontaktu, ale ostatni post na swoim koncie w mediach społecznościowych dziewczyna opublikowała dzień wcześniej, a potem już w ogóle nie była aktywna. Początkowo bliskim przyszło do głowy, że Alexis mogła mieć wypadek, lecz wkrótce okazało się, że dziewczyny nie przyjęto na oddział w żadnym z pobliskich szpitali. Z minuty na minutę niepokój rósł, więc rodzice w końcu postanowili zgłosić zaginięcie córki na policję. Dodatkowo postanowili wykorzystać fakt, że ich córka była tak aktywna w internecie i poinformowali o jej zaginięciu właśnie w mediach społecznościowych. Ten krok na pewno doprowadził do tego, że ta informacja bardzo szybko trafiła do większej ilości osób i w rezultacie zgłosiło się wielu wolontariuszy, którzy chcieli pomóc w poszukiwaniach. Matka Alexis cały czas próbowała dzwonić do swojej córki, ale te połączenia wtedy już od razu były kierowane na pocztę głosową. Ojciec natomiast drukował ulotki oraz plakaty i rozdawał je przechodniom, jak również zostawiał w pobliskich sklepach. Na konferencji prasowej ciotki Alexis błagały o pomoc w odnalezieniu 17-latki. W gruncie rzeczy cała rodzina była zaangażowana w te poszukiwania. Wszyscy byli zdruzgotani zaginięciem dziewczyny. Niestety w pierwszych dniach policyjnego śledztwa nie zgłosił się ani jeden świadek i nie pojawił się żaden nowy trop. Oczywiście funkcjonariusze rozważali różne opcje. Także taką, że Alexis mogła chcieć odejść z własnej woli, że postanowiła uciec. W przypadku zaginięć taki wariant zawsze jest brany pod uwagę. Zdarzają się bowiem sytuacje, że ktoś chce zacząć nowe życie gdzie indziej, z dala od dotychczasowych problemów. Jednak prawdopodobieństwo, że tak było i w tym przypadku, było dość niewielkie. Znajomi i rodzina dziewczyny twierdzili, że Alexis była zwykłą, szczęśliwą nastolatką, która miała swoje plany i marzenia, która nie miała problemów w szkole ani w domu. Nikt nie był w stanie wskazać powodu, aby dziewczyna chciała uciec. Choć wydaje się, że bliscy osób, które zdecydowały się zostawić swoje obecne życie bez słowa, zazwyczaj nie uwzględniają nawet takiego rozwiązania. Dlatego policjanci biorą pod uwagę każdą ewentualność. W pewnym momencie członkowie rodziny Alexis wpadli na pomysł, aby spróbować zlokalizować telefon dziewczyny w aplikacji Znajdź mojego iPhone'a. Dowiedzieli się wówczas, że telefon logował się na obszarze posiadłości Oak Ridge Estate w Arrington. Obszar ten obejmuje powierzchnię około 2000 hektarów, na których rozciągają się pola uprawne, rozległe tereny zielone, a także stoją zabytkowe budynki, w których organizowane są różnego rodzaju uroczystości. Oak Ridge natomiast znajduje się bardzo niedaleko miejsca zamieszkania Alexis. Około 3,5 kilometra. Niedługo potem na tym obszarze pojawili się śledczy, którzy przy użyciu helikopterów oraz psów tropiących zaczęli przeszukiwać te okolice. Lecz nie znaleziono zupełnie nic. Ani Alexis, ani jej samochodu czy telefonu. Policjanci musieli wrócić do punktu wyjścia. Ten trop okazał się być ślepą uliczką. Poszukiwania Alexis szybko zaangażowało się również FBI. Po 3 dniach od momentu zgłoszenia zaginięcia nastolatki w sprawie nastąpił pierwszy przełom. Odnaleziono bowiem samochód dziewczyny, a tak w sumie samochód jej ojca, który Alexis pożyczyła od niego w dniu swojego zaginięcia. Dziwne było jednak to, że auto odnaleziono na parkingu przed kinem w mieście Charlottesville. Wspominałam wam wcześniej, że dziewczyna miała zamiar pojechać do Lynchburg,
Charlottesville, jest w zupełnie przeciwnym kierunku. Miasto, w którym Alexis mieszkała, czyli Shipman, można powiedzieć, że jest w środku drogi między Lynchburg i Charlottesville. Z tym, że Lynchburg znajduje się na południu, a Charlottesville na północy. Od razu więc pojawiło się pytanie, co dziewczyna tam robiła lub jakie auto się tam znalazło. Choć policjanci obawiali się, że w bagażniku może znajdować się ciało Alexis, to finalnie w aucie nie znaleziono nic, co wskazywałoby na to, że doszło tam do napaści. Nie było tam śladów krwi, ani tak naprawdę niczego podejrzanego czy wartego uwagi. Samochód wyglądał po prostu, jakby ktoś go na tym parkingu porzucił. Funkcjonariusze próbowali ustalić, od kiedy wóz tam stoi, więc zwrócili się z prośbą o udostępnienie nagrań z kamer z pobliskich budynków. Liczyli na to, że na wideo będą w stanie dostrzec, czy auto zostało zaparkowane przez Alexis, czy przez kogoś innego. Wkrótce śledczy ustalili, że samochód wjechał na parking około 22 w niedzielę 4 sierpnia, czyli dzień po zaginięciu dziewczyny. Niestety, film był czarno-biały, bardzo niewyraźny, a do tego zarejestrowany w nocy. Mimo prób wyostrzenia obrazu, jakość była tak słaba, że policjanci nie byli w stanie ustalić, kto wysiadł z tego auta. Rozszerzyli wtedy teren poszukiwania o 50 km na północ i na południe od parkingu, na którym znaleziono auto, i próbowali zlokalizować ten wóz także na nagraniach z innych kamer, ale ich wysiłki nie przyniosły żadnych rezultatów. Mimo że policjanci natrafili na, jak się w pierwszej chwili zdawało, znaczący trop, to śledztwo niestety nie posunęło się naprzód. Bliscy dziewczyny cały czas starali się jednak działać. Nadal rozwieszali wszędzie plakaty, licząc na to, że w końcu pojawi się jakaś wskazówka albo świadek, który zmieni losy tego dochodzenia. Śledczy wówczas postanowili skupić się na obszarze, z którego Alexis wyruszyła, czyli na Shipman i okolicach. Zaczęli przeglądać nagrania z kamer w miejscach, które często odwiedzają młodzi ludzie. I tak właśnie odkryli, że w dzień zaginięcia o 19:15 Alexis zatrzymała się na stacji benzynowej Liberty w pobliskim mieście Lovingston. Stacja ta znajdowała się na trasie do Lynchburg, co zgadzało się z tym, co Alexis wcześniej powiedziała swojej mamie i co napisała na Twitterze odnośnie tego, jakie miała plany. Wszystko wskazywało więc na to, że był to jej pierwszy przystanek. Na nagraniu widać, jak nastolatka tankuje auto i wchodzi do budynku, żeby zapłacić. Pracownica, która ją obsługiwała, zeznała później, że w zachowaniu dziewczyny nie zauważyła niczego niepokojącego. Alexis była uśmiechnięta i zachowywała się zupełnie normalnie. Początkowo policjantom na filmie również nic nie wydawało się odbiegać od normy. Lecz postanowili przyjrzeć się wszystkim szczegółom bardzo dokładnie. Istniało bowiem prawdopodobieństwo, że to właśnie tam Alexis spotkała kogoś, kto miał względem niej nie do końca dobre zamiary. Aczkolwiek jedyne, co udało im się dostrzec, to moment, gdy dziewczyna wchodzi na stację, a jakiś mężczyzna przytrzymuje jej drzwi. Nie wyglądało na to, żeby rozmawiali. Praktycznie nawet na siebie nie spojrzeli. Nieznajomy później po prostu odszedł. Sprawiało to wrażenie, jakby to spotkanie nie miało większego znaczenia. Ot, przypadkowe natknięcie się na kogoś, jakich pełno w życiu codziennym. Gdy jednak zapytano pracownicę stacji, czy pamięta tego mężczyznę i czy rozmawiał on z Alexis, ona odpowiedziała, że jak najbardziej. Kobieta widziała, jak Alexis po opuszczeniu stacji przez chwilę rozmawiała właśnie z tym mężczyzną. Zapamiętała go dlatego, że miał na szyi charakterystyczny tatuaż kaczora Duffy'ego. Na kolejnych nagraniach z monitoringu policjanci zobaczyli, jak ten nieznajomy odjeżdża swoim białym Chevroletem Suburbanem z elementami Moro, a chwilę później za nim rusza Alexis i jedzie w tym samym kierunku. W międzyczasie śledczy otrzymali także informacje z sieci komórkowej dziewczyny.
Okazało się, że jej telefon po raz ostatni logował się około 1,5 kilometra na północ od tej stacji benzynowej. Ekipa poszukiwawcza od razu pojawiła się właśnie w tamtym miejscu. W pewnym momencie natrafili oni na, jak się na pierwszy rzut oka wydawało, opuszczoną posiadłość. Jednak to, co przykuło ich uwagę, to to, że stał tam zaparkowany taki specyficzny właśnie Chevrolet. Znajdowała się tam również przyczepa kempingowa z zamontowaną na dachu kamerą. Miejsce było raczej odosobnione, było porośnięte wysokimi trawami i krzewami. Gdy funkcjonariusze zapukali do drzwi, otworzył im mężczyzna z tatuażem kaczora na szyi. Mężczyzna, z którym tak bardzo chcieli porozmawiać. Był to 48-letni Randy Taylor. Policjanci zapytali go, czy mogą wejść do środka jego przyczepy i się rozejrzeć, na co mężczyzna wyraził zgodę. Gdy śledczy pokazali mu zdjęcie Alexis i zapytali, czy mężczyzna ją zna, on odparł, że nigdy wcześniej jej nie widział i że nie wie, kim jest ta dziewczyna. Funkcjonariusze wiedzieli już, że Randy kłamie. Oglądali przecież nagrania z monitoringu i dysponowali zeznaniami pracownicy stacji benzynowej. To, że mężczyzna zataił fakt, że rozmawiał z zaginioną, od razu wydało im się podejrzane. Podczas ich wizyty w przyczepie w pewnym momencie dostrzegli też na dywanie kolczyk. Okazało się, że był to kolczyk, jaki nosi się w wardze. Śledczy zabezpieczyli również kawałek paznokcia, który wyglądał na oderwany, i długi czarny włos, który znaleźli na łóżku. Wszystko to zostało wysłane do laboratorium do analizy i niedługo potem wyszło na jaw, że na tych trzech przedmiotach znajduje się DNA Alexis Murphy. Randy Taylor miał na swoim koncie liczne przestępstwa, takie jak kradzieże, włamania, napady, a także podpalenie. Po raz kolejny w trakcie tego dochodzenia policjanci zdecydowali się użyć psów tropiących. I niedaleko domu Randy'ego odkryto wówczas telefon Alexis. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o porwanie. Choć funkcjonariusze w tamtym momencie byli przekonani, że Alexis niestety nie żyje, to jednak nie odnaleźli jej ciała. Zdawali sobie więc sprawę z tego, że nie mają niestety wystarczających dowodów na to, aby oskarżyć mężczyznę o morderstwo. Podczas przesłuchania Randy cały czas utrzymywał, że nie miał nic wspólnego ze zniknięciem Alexis. Co ciekawe, twarz zatrzymanego od razu wydała się znajoma ciotce dziewczyny. Okazało się, że pracował on w komisie samochodowym, w którym kobieta kupiła swoje auto. I to właśnie on przekazał jej klucze. Pracownicy stacji benzynowej zeznali natomiast, że Randy był ich stałym klientem, a jego zachowanie czasami było dość podejrzane. Mężczyzna potrafił zaparkować w odległej części stacji i przez jakiś czas po prostu obserwować innych ludzi. W końcu śledczym udało się uzyskać oficjalny nakaz przeszukania przyczepy, w której mieszkał Randy. Mężczyzna postanowił wówczas zmienić swoją wersję wydarzeń. Przyznał, że 3 sierpnia spotkał Alexis na stacji benzynowej, gdzie kupował papierosy i przez chwilę z nią rozmawiał. Twierdził, że oboje natknęli się tam na czarnoskórego mężczyznę z dreadami, który był rzekomo handlarzem narkotyków. Cała trójka ustaliła, że wszyscy pojadą do przyczepy Randy'ego, bo zarówno on, jak i Alexis chcieli kupić marihuanę. Po dokonaniu transakcji postanowili wspólnie wypić kilka piw, a później Alexis wraz z dealerem opuściła jego mieszkanie. Dziewczyna, wedle słów Randy'ego, była wtedy cała i zdrowa. Śmiała się i wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Oskarżony oświadczył, że ten czarnoskóry mężczyzna nazywa się Damien Bradley. Policjanci nie bardzo wierzyli w słowa Randy'ego, ale oczywiście musieli sprawdzić każdą możliwość. Szybko dotarli do Damiena. Mężczyzna pracował w McDonaldzie w pobliżu stacji benzynowej. Znał on Alexis jedynie z widzenia. Co prawda miał ją w gronie znajomych na Facebooku, lecz ich znajomość nie była zażyła.
Czasami widzieli się w McDonaldzie, gdzie mężczyzna pracował i wtedy wymieniali uprzejmości. Damien zeznał, że w dzień zaginięcia Alexis nie był w przyczepie Randy'ego. Co więcej, nie było go w tamten weekend nawet w okolicy, bo przebywał ze swoim ojcem w Alabamie. Mężczyzna bez problemu przekazał też swoją próbkę DNA do analizy i wkrótce został całkowicie wykluczony z kręgu podejrzanych. Podczas drugiego przeszukania przyczepy Randy'ego Taylora, śledczy pod sofą znaleźli ciemną koszulkę. Była ona zawinięta w kłębek. W środku znajdowały się pasma czarnych, przedłużanych włosów oraz sztuczne rzęsy. Z tyłu tej koszulki można było dostrzec czarną plamę. Policjanci szybko ustalili, że była to dokładnie ta sama bluzka, którą oskarżony miał na sobie w dzień zaginięcia Alexis. Badania potwierdziły, że na znalezionych włosach i rzęsach znajduje się DNA Alexis, a ślady na koszulce to jej krew. W mieszkaniu Randy'ego znaleziono jednak coś jeszcze. Nie było to nic związanego z zaginioną dziewczyną, ale znalezisko było dość dziwne. Był to album z wycinkami, które przedstawiały ciała nagich kobiet. Tylko ciała, bo w miejscu twarzy zawsze była przyklejona głowa tylko jednej kobiety. Okazało się, że była to córka jednego ze współpracowników Randy'ego. Wkrótce wyszło też na jaw, że Randy był widziany 4 sierpnia w Charlottesville. Jadł obiad w restauracji, która znajdowała się blisko kina, gdzie tego samego dnia porzucono samochód Alexis. Mężczyzna twierdził, że podrzucił go tam znajomy, a po posiłku wrócił do domu taksówką i to nie on siedział za kierownicą auta zaginionej. Śledczy odkryli także, że Randy był w dniu zaginięcia Alexis w sklepie z artykułami erotycznymi. Pracownicy tego sklepu zeznali, że mężczyzna często tam bywał, a tego dnia akurat wypożyczył 2 filmy dla dorosłych. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu funkcjonariusze ustalili, że Randy był w tym sklepie zaledwie 45 minut przed spotkaniem Alexis. Biorąc ten fakt pod uwagę, założyli, że morderstwo dziewczyny mogło być zabójstwem na tle seksualnym. Wszystkie zebrane w sprawie dowody wskazywały na to, że w przyczepie doszło do napaści. Kobieta prawdopodobnie walczyła o swoje życie. Mimo, że nie znaleziono jej ciała, śledczy postanowili oskarżyć Randy'ego Taylora zarówno o porwanie, jak i o morderstwo. Wcześniej w stanie Virginia były tylko 2 przypadki, w których odbył się proces o morderstwo, mimo że nie odnaleziono ciała ofiary. Takie sprawy są podwójnie trudne, bo o wiele ciężej udowodnić w sądzie, że dana osoba nie żyje, gdy nie ma ciała. Randy Taylor cały czas utrzymywał, że jest niewinny i w związku z tym do tej pory nie wiemy, co się tak naprawdę stało 3 sierpnia 2013 roku. Funkcjonariusze wierzą, że Randy zaproponował Alexis, że może sprzedać jej marihuanę. I to dlatego kobieta zdecydowała się za nim pojechać, co można też zobaczyć na nagraniu z monitoringu. Gdy dotarli na miejsce, Randy chciał ją wykorzystać, doszło między nimi do szamotaniny, a potem mężczyzna ją zabił. Następnie pozbył się gdzieś ciała, możliwe, że właśnie w okolicy Charlottesville, gdzie potem porzucił też jej auto. Bliscy Alexis jednak nie do końca podzielają zdanie policji. Finalnie Randy Taylor został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i został skazany na 2 dożywocia. Aczkolwiek zaledwie 2 miesiące po jego skazaniu pojawiły się wątpliwości odnośnie jego winy. W tamtym czasie zaginęła bowiem Hannah Graham. Jej sprawę połączono niebawem również z zaginięciem innej młodej kobiety, czyli Morgan Harrington. Obie dziewczyny ostatni raz były widziane w Charlottesville. Ostatecznie za ich morderstwa skazano Jessiego Matthew. Z uwagi na to, że mężczyzna wyglądał dokładnie tak jak handlarz narkotyków z opisu Randy'ego, ten z którym rzekomo Alexis opuściła jego przyczepę, czarnoskóry mężczyzna z dreadami, to prawnik Randy'ego wystąpił z wnioskiem, aby DNA Jessiego Matthew zostało poddane analizie także w sprawie Alexis. Jednak ostatecznie nie znaleziono tutaj zgodności.
Okazało się, że Jesse Matthew nie miał nic wspólnego z zabójstwem 17-latki Shipman. Wtedy właśnie Randy postanowił skorzystać ze swojej chyba ostatniej już deski ratunku. Stwierdził, że mimo że nie zabił Alexis, to wie, gdzie znajduje się jej ciało. Oświadczył, że zdradzi tę lokalizację w zamian za zredukowanie do 20 lat więzienia, zasądzonej w stosunku do niego kary, czyli 2 dożywotnich kar pozbawienia wolności. Rodzina Alexis nie wyraziła na to zgody. Choć bliscy dziewczyny bardzo pragnęli odpowiednio ją pożegnać oraz zorganizować jej pogrzeb, to z drugiej strony stwierdzili, że nie mają zamiaru pozwolić na to, aby Randy Taylor kiedykolwiek wyszedł na wolność i znowu kogoś skrzywdził. Śledczy są przekonani, że Alexis nie była jedyną ofiarą Randy'ego. Mężczyzna jest podejrzany również w sprawie zaginięcia 19-letniej Samanthy Clark. Dziewczyna zaginęła w 2010 roku w mieście Orange, około 50 km od Charlottesville. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Początkowo w tej sprawie podejrzewano też Jesse'ego Matthew, lecz ostatecznie został on wykluczony z grona podejrzanych, gdy okazało się, że ostatnią osobą, z którą dziewczyna rozmawiała przez telefon w dzień swojego zaginięcia, był nie kto inny jak Randy Taylor. Tego dnia mężczyzna dzwonił do jej domu aż 6 razy. Oboje mieszkali wtedy na tym samym polu kempingowym. Sprawa Samanthy cały czas jest w toku, a w 2021 roku zmieniono jej klasyfikację ze sprawy zaginięcia na dochodzenie w sprawie morderstwa. W przypadku, gdyby Randy został oskarżony również i w tej sprawie, groziłaby mu wówczas kara śmierci. Mimo że czas mijał, to poszukiwania ciała Alexis Murphy nigdy nie ustały. I w końcu, 3 grudnia 2020 roku, po 7 latach, policjantom udało się odnaleźć jej szczątki. Znajdowały się one na terenie prywatnej posiadłości niedaleko Staybridge Road w Lovingston, około 8 km od miejsca, gdzie dziewczyna była ostatni raz widziana. Rodzina Alexis przez cały ten czas nie wiedziała, że kobieta była tak blisko, że mogli tamtędy przejeżdżać wiele razy i nawet o tym nie wiedzieć. Mimo wszystko w końcu mogli ją pożegnać i na szczęście tym razem nie potrzebowali do tego ugody z jej zabójcą. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Zachęcam również do subskrypcji. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!